No, dzień dobry, z tej strony Goofy, z kanału Jebudum. Generalnie to chyba nową serię zacznę na kanale i to się będzie nazywało Obcuję z modami. Także to jest premierowy odcinek, powiedzmy. Chodzi o to, że kiedy nagrywam gameplaye tam, nie wiem, z ładów, no to czasami coś tam wspomnę o danym modzie, no nie? Opiszę może działanie albo coś, co on tam daje, ale... Generalnie, no, jakby to jest działalność wtedy poboczna. No, ale jest masa modów, które ja bym chciał pokazać, a które, no, po prostu nie załapują się na to, żeby być pokazane w tych gameplayach. Więc pomyślałem, że może będę nagrywał też osobne filmiki, które coś, że tak powiem, pokażą więcej na temat danego moda. Czyli nie gameplay jako takie, tylko parę słów, co taki mod daje, czym się charakteryzuje. Nie będzie to recka, nie będę nagle, nie wiem, polskim Mister Icarusem, bo to raczej nie ten poziom. W sensie ja jestem trochę za krótki. Natomiast no jest trochę tego do pokazania. No i teraz generalnie na dzień dobry idzie modzik, który mnie osobiście zachwycił. Czyli Colorful Maps, rzecz świeża, oczywiście będzie link w opisie jak zawsze. O co chodzi? To jest mod, który randomowo, losowo, w sensie zmienia oświetlenie na mapach, czyli na przykład kolory oświetlenia, zmienia w ogóle natężenie oświetlenia losowo, dodaje mgłę albo nie, dodaje deszcz, tak jak tu widzicie, akurat tym razem dodał, albo nie. Generalnie podbija poziom jasności albo poziom ciemności w różnych sektorach, wszystko losowo. No i jeszcze ewentualnie może randomizować muzykę, tudzież tekstury, ale to szczerze powiem, w to się nie bawię akurat. No i mamy w tym momencie co? To jest oczywiście waniliowy Doom 2, pierwszy level, czyli entryway oczywiście, ale kolory są, jak widzicie, nietypowe. I teraz o co chodzi? Ja jestem wielkim fanem Dooma 64 oraz Dooma z PSX-a. Chodzi konkretnie mi teraz o kolorowe oświetlenie. I to jest mod, który to dokładnie, że tak powiem, emuluje. Tyle, że losowo. Więc tak naprawdę, jak ja teraz wezmę i zacznę tą mapę od nowa, wgram od nowa, to będzie zupełnie inny zestaw kolorów. Więc zaczekajcie moment, bo dokładnie to chcę zrobić. No i proszę bardzo. Generalnie tym razem mamy taką szarą paletę, takie wyciszone kolory, nie? Tu się nic nie zmieniło. Aha, jeszcze właśnie, jeszcze nieba, skyboxy mogą być też przez tego moda ładowane z jakiejś tam puli losowo, natomiast ja to wyłączyłem, dlatego że one czasami tak bardzo, te skyboxy, nie pasują do reszty mapy, że po kilku takich przypadkach stwierdziłem, że to wyłączę. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak menu tego moda wygląda, czyli jakie opcje są do dyspozycji. Tylko jeszcze się pobawię kolorami chwilę. Czekajcie. No i zobaczcie teraz. Ja cały czas jestem w tym samym miejscu, tylko wgrywam mapę, ładuję mapę od zera. Tym razem mamy takie ciemnozielone oświetlenie. No i proszę państwa, popatrzcie. Level jest nie do poznania, zasadniczo. A tak, tak, poza tym modem za bardzo nie wrzuciłem nic innego. Czyli mam tu waniliowego Dooma w ogóle. Wiem, że niektórzy mogą być zaskoczeni. No ale w końcu... Oprócz oczywiście paru modzików, które tam mam w autoloadzie. Bo one, no, po prostu są u mnie już na stałe. To nic tutaj za bardzo nie dorzuciłem. Czyli jest nasz gór oczywiście.
jest Simple HUD Addons. To są rzeczy, które ja zawsze sobie uruchamiam. No, w każdym razie popatrzcie na ten level, nie? Generalnie cudo. Au. Okej. No, to czekajcie. Ja bym chciał teraz coś albo bardziej... Czekajcie, poczekam aż trafię. No może być taki, aczkolwiek ja nie ukrywam, że chciałem coś bardziej pod niebieski dla odmiany. Albo może coś... Sekundę, jeszcze pomieszam. Moment. No to patrzcie na to. No, chciałem czerwony, to mam, kurwa. Rany. No, akurat do tego moda ja proponuję sobie zawsze jakiś mod z latarką wrzucać, dlatego że potrafi się ostro ściemnić. Jak widać. Także nie wiem, czy wy coś widzicie, bo z doświadczenia wiem, że jeszcze po kompresji filmik może być hardkorowo ciemny. No, ale nie da się ukryć, że klimat jest zupełnie inny nagle, nie? Ja będę chciał wam na dniach pokazać połączenie tego moda z kilkoma innymi, które praktycznie z Dooma 2 robią Dooma 64. Na oczywiście levelach, normalnie na ładach z Dooma 2. I to bez żadnego Doom 64 Retribution czy czegoś takiego. No. Ogólnie tak to wygląda. Jeszcze, aha, widzicie, sektory są randomowo kolorowane, więc tutaj mamy na przykład próg, który jest zupełnie w innym kolorze niż reszta jakby levelu. No i to akurat jest trochę hardkorowy zestaw kolorów. Ja wam jeszcze pokażę w ogóle, jak tu wygląda menu. Więc tak, no najpierw w ogóle czy mod ma działać, czy nie. Potem tu jest ta randomizacja skyboxów, to mam wyłączone. Potem mgła, jak najbardziej zajebista sprawa. Mgła fajnie daje klimat, jak oczywiście jest, no bo czasami w ogóle nie włącza, tak jak mówię, to jest losowe. Potem tak, tutaj mamy podbijanie jasnych sektorów. Tutaj jakieś w sumie to poświata. Aha, tak, bo sufit albo podłoga mogą też randomowo świecić. Potem podbijanie sektorów ciemnych. Potem tu jest opcja, nad którą się zastanawiam, czy ją zostawić, bo to jest jakby wygaszanie kolorów, to znaczy no desaturacja to jest coś takiego, że kolor przestaje być intensywny, a robi się taki wyprany, nie? I powiem szczerze, że przy jakby kilku załadowaniach tego samego levelu potrafi być tak, że 5 razy z rzędu są kolory wyprane, a niekoniecznie o to mi chodziło, więc zastanawiam się, czy nie wyłączyć tej opcji. No, randomowa muza, w sensie oczywiście z obrębu soundtracku do Dooma 2, nie? To wyłączyłem. Tekstury mogą być randomowo ładowane i szczerze mówiąc nawet nie chcę tego widzieć, bo boję się efektu. Nie widziałem, autentycznie, wyłączyłem od razu. No to deszcz czy padać może. No i jeszcze takie coś, też to wyłączyłem, że jak to się akurat uruchomi na danej mapie, to światło
nie ma stałego poziomu, tylko się wygasza stopniowo, a potem aż do pełnej ciemności, a potem znowu się zaświeca też stopniowo aż do pełnego światła i tak w kółko przez cały czas. Powiem szczerze, trochę to rozprasza, więc sobie to wyłączyłem. No i tu są jeszcze dwie dodatkowe funkcje, aczkolwiek one są bardzo ryzykowne z tego co widzę, więc ja je w ogóle wyłączyłem od razu. No, bo tam, że się tekstury chyba animują na podłodze, nie wiem dokładnie, ale tu jest nawet napisane can't break everything, czyli lepiej tego nie tykać, bo może wszystko popsuć. No to jest jakby, no w sumie nie wiem jak ja to mam rozumieć, że color change at random forever, czyli że co, jak to uruchomię to nie wiem co się będzie działo, szczerze mówiąc, i nie chcę sprawdzać, wystarczą mi te opcje. No także tak to wygląda. Powiem wam, że ja sobie jeszcze zrobię jedną rzecz, bo uparłem się, żeby wam pokazać niebieski level. Tylko jeszcze sobie, o, to sobie wyłączę. I sekunda. Okej, czy to się łapie na niebieski level? No, może nie całkiem. Powiedzmy, że morski. No, ale niech będzie. No. Ogólnie tak jak mówię, to jest mod, który najlepiej, że tak powiem, sprawdza się w połączeniu z kilkoma innymi i ja takie połączenie będę chciał pokazać. Niewątpliwie. Jakoś niedługo. No, także ogólnie zachęcam, linki oczywiście w opisie, no i widzimy się przy następnej okazji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.